Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj jestem tu po to, żeby przybliżyć, przypomnieć, pokazać, jakie funkcje są w Pythonie, których możemy używać na maturze, które maturzyście mogą ułatwić życie podczas matury z informatyki. Oczywiście skupię się tu na funkcjach wbudowanych i funkcjach z biblioteki matematycznej, nie wychodząc poza ten zakres, i skupię się na takich funkcjach, które łatwo jest zapamiętać, których użycie jest banalnie proste. Więc zaczynajmy. Kilka założeń, które na wstępie należy przyjąć i które chciałabym, żebyście poznali, zanim przystąpicie do oglądania i zanim się ich nauczycie. Niektórzy zdający wolą na maturze pisać własne funkcje niż polegać na gotowcach, na wbudowanych czy na tych, które są dostępne w własnych bibliotekach. Ten film adresowany jest właśnie do tych pozostałych, czyli do tych, którzy chcą poznać te gotowce. Dlaczego nie każdy korzysta z gotowców? Dlatego, że pamiętamy, że na maturze nie ma dostępu do dokumentacji ani do internetu, to znaczy jakaś dokumentacja Pythona jest dostępna, ale nie każdy ma na tyle zaufanie, że będzie umiał wyczytać to, co potrzebuje, dlatego woli napisać szybciutko własną funkcję, niż korzystać na przykład z gotowego, nie wiem, Euklidesa do obliczania NWD. Natomiast jeśli potrafisz zapamiętać, jak używa się funkcji, takich prostych, które ja tu wybrałam, to ten film jest właśnie dla Ciebie. A jeśli nie jesteś pewien, obejrzyj to na luzie, nie musisz niczego się uczyć. Zresztą sami zobaczycie, tu nie ma nic odkrywczego. To jest zebrane w jedno miejsce, to wszystko, co maturzyście może ułatwić życie. Jeśli natomiast nie chcesz korzystać z gotowców, to pisz własne funkcje, ja nie mam nic naprzeciw, ja cenię sobie ludzi, którzy piszą własne funkcje, także nie ma naprawdę z tym żadnego problemu. No i uwaga na początek, zaprezentowany przeze mnie zestaw funkcji i metod to tylko i wyłącznie moja sugestia, propozycja i nie pochodzi z żadnych oficjalnych wymagań maturalnych ani z wymagań podstawy programowej. Przyjemnego oglądania! Podzieliłam funkcje, które chcę Wam przedstawić na 5 grup, bo jakoś próbowałam zachować tu porządek. No i zaczynamy od tych matematycznych. Jak już powiedziałam, skupimy się zresztą na wbudowanych i tych w bibliotece matematycznej, więc matematycznych jest dostatek. Pierwsza to jest wartość bezwzględna. Matematycznie wartość bezwzględna to jest dla ujemnego a równa a, i dla dodatniego a również równa a. No dla zera wartość bezwzględna daje wynik 0. I tak samo to działa w Pythonie. Jest to funkcja wbudowana, czyli nie musicie nic importować, żeby jej używać. I na przykład wartość bezwzględna z 3 minus 5 jest plus 2 i wartość bezwzględna z 5 minus 3 też jest 2. Wszystkie screenshoty pochodzą tutaj z konsoli Pythona, nie z programu, więc nie mają instrukcji wyjścia print, tylko na ogół jest to po prostu wypisywanie wartości w konsoli, czyli tu możemy sobie radzić bez printa. Potęgowanie lub potęgowanie modulo. Również funkcja wbudowana, nie musicie żadnych bibliotek importować. Potęgowanie to funkcja POW i posiada dwa parametry. Podstawa, wykładnik 2 do 5, proszę bardzo, 32. Potęgowanie modulo, dajemy wtedy trzeci parametr, którym jest ten dzielnik, czyli 2 do 5 modulo 5, 32 modulo 5 to jest 2, reszta z dzielenia 32 przez 5 to jest właśnie 2. Oczywiście w Pythonie trzeba pamiętać, że mamy do czynienia również z operatorem potęgowania, co jest fajne. No i możemy to samo zrobić bez używania żadnej funkcji wbudowanej. Pierwiastek kwadratowy to jest kolejna funkcja, którą chciałam przedstawić i ona pochodzi z biblioteki Math, czyli żeby jej używać, musimy zaimportować bibliotekę import math lub from math imports sqrt. No i pierwiastek ma jeden parametr, podajemy liczbę, którą pierwiastkujemy i pamiętajcie, to jest pierwiastek kwadratowy. Zwraca liczbę rzeczywistą, więc nawet pierwiastek z 16 jest liczbą rzeczywistą 4.0. Pierwiastek z 20 na ekranie również. Pierwiastek kwadratowy. Zaokrąglanie do najbliższej liczby całkowitej w górę i w dół to są również funkcje z biblioteki Math. Więc importujemy funkcje i są to funkcje floor. No i również pierwiastek w tym przykładzie, bo demo pokazuje, jaki jest pierwiastek jaka jest podłoga z pierwiastka z 24.
oraz jaka jest podłoga z 12 i 3 czwarte. Pamiętajcie, podłoga, zaokrąglenie do dołu, jak sama nazwa wskazuje, podłoga, zaokrąglenie do dołu. Czyli dla ujemnej minus 4,75 podłoga jest minus 5, bo zaokrąglenie do dołu tak właśnie działa, prawda? Czyli dla minus 4,75 najbliższa na dole liczba całkowita to jest właśnie minus 5. Dla plus 4,75 najbliższa na dole liczba całkowita to jest 4. No i sufit. Czyli teraz importujemy sufit i sufit z 4,75 jest 5 i sufit z minus 4,75 jest minus 4, bo to jest zaokrąglenie w górę. No i silnia, również w bibliotece matematycznej, silnia factorial. Wiemy wszyscy, co to jest silnia dla n, to jest iloczyn wszystkich liczb od 1 do n, silnia 0 to jest 1, silnia 1 też jest 1, silnia 4, 24. Importujemy z biblioteki matematycznej factorial i pokazujemy, jaka jest silnia kolejnych liczb całkowitych. Silnia 100, co ciekawe, oczywiście trzeba przypomnieć sobie, Python nie ma ograniczeń na długość liczb całkowitych. Odrobina algorytmiki ukryta w funkcjach. No i zaczynamy od tej najważniejszej. Sorted. W ogóle planuję nagrać odcinek o sortowaniu w Pythonie, o porządkowaniu i wtedy omówimy sobie również metodę sort. Natomiast wbudowana funkcja sorted zwraca nową, posortowaną listę z tego, co podamy w nawiasie. I w nawiasie różne struktury, które są iterowalne, możemy tu umieścić. Na przykład dla tablicy listy jakiejś pokazanej na screenshocie mamy kopię w te posortowane z sorted dla T. No i pokażmy, jak to wygląda. I tak to wygląda, przy czym tablica T pozostała bez zmian w tym wypadku, bo kopię zapisaliśmy pod nową zmienną i mamy dostęp do tablicy T w takiej postaci, jaką ona była. To jest sortowanie integerów. I domyślnie jest to sortowanie w porządku rosnącym, natomiast sorted sortuje nie tylko listy złożone z integerów, listy złożone z czegokolwiek, co umie porównywać ze sobą, może posortować, natomiast ogółem to on sortuje, jak powiedziałem wcześniej, nie tylko listy. Na przykład gdyby S było napisem biblioteka, to po wykonaniu sorted dla tego S otrzymamy listę, bo on, jak już powiedziałam, zwraca uporządkowaną listę z tego, co tam w nawiasie podamy. Więc uporządkował, no, można powiedzieć alfabetycznie, ale to jest kodami ASCII, wszystkie znaki w bibliotece. No i co się przydaje na przykład przy sprawdzaniu anagramów, jeśli wyrazem A, czy słowem napisem A jest katar, a napisem B jest tarka, to możemy sprawdzić, czy A i B to anagramy. Jeśli zrobimy kopię posortowaną dla A i kopię posortowaną dla B i wyjdzie nam, że te kopie są równe, to słowa są anagramami. Tylko wtedy te kopie będą równe, prawda? No i jeśli chcemy porządek odwrotny, to sorted również ma taką możliwość. Wystarczy dodać parametr reverse i ustawić mu wartość true. I otrzymujemy sortowanie od największej do najmniejszej. Jak już powiedziałam, zapraszam na następne filmy. Zamierzam nagrać film o sortowaniu ogółem i wtedy powiem też o metodzie sort, która ma jeszcze inne fajne opcje. Największy wspólny dzielnik to jest funkcja w bibliotece matematycznej i jest to funkcja GCD, czyli importujemy math lub from math import GCD. No i możemy dla dowolnych liczb naturalnych, w tym wypadku dla pary liczb naturalnych, czy właściwie całkowitych, bo widzimy, że dla ujemnych również zwraca wyniki, możemy znaleźć największy wspólny dzielnik z pary dwóch liczb. I od wersji 3.9 GCD działa również dla większej ilości liczb niż dwóch. Jak się oblicza NWD dla ciągu? Najpierw liczymy NWD dla pary 12,48. I to NWD, które nam tu wyjdzie, jest pierwszym parametrem do kolejnej pary, gdzie drugim parametrem będzie właśnie 18. Teraz NWD z tych trzech liczb będzie
pierwszym parametrem dla pary, gdzie drugi w parze będzie to szóstka. Następnie NWD z całych tych wszystkich czterech liczb będzie pierwszym w parze, a drugim w parze będzie 120. I na końcu pierwszym elementem w parze będzie NWD dla tych pięciu liczb, a ostatnim elementem w parze, drugim ostatnim elementem w parze będzie jedynka. Teraz o tym, to też pomieściłam pod algorytmikę, to jest funkcja wbudowana set, która tworzy nam set, czyli zbiór z czegoś, co podamy w nawiasie. Podobnie jak sort, możemy tu podać różne iterowalne rzeczy w nawiasie, czyli listy, jakieś napisy. Najczęściej w zadaniach maturalnych to będą te dwa. I mamy na przykładzie słowa biblioteka, co zrobi set dla sytuacji, kiedy podamy bibliotekę w nawiasie. Ano zrobi zbiór unikatowych liter, które tutaj w tej bibliotece się znajdują. Czyli nawet jeśli B występuje w biblioteka dwa razy, to B w naszym secie, zbiorze nie może występować więcej niż raz, więc występuje tylko raz. Kolejność liter w tym secie jest, można przyjąć, przypadkowa. Natomiast set na liście wygląda w sposób następujący. Ile razy tam element się powtarza, w secie zawsze występuje tylko raz. Set z listy, proszę bardzo. No i przechodzimy do funkcji z pracy, do pracy z ciągami. Może się na maturze Wam przydadzą. Jeśli tak, to spróbujcie zapamiętać. No więc przede wszystkim tworzenie listy. No oczywiście funkcja wbudowana, list. List na przykład z napisu, w przeciwieństwie od seta z napisu, po prostu powoduje przepisanie wszystkich literek. Nawet jeśli B tu występuje dwa razy, to do listy może zostać dodane dwukrotnie. Nie ma z tym problemu, prawda? Natomiast po prostu rozdzieliliśmy napis na listę znaków w napisie. Suma to jest również funkcja wbudowana. No i suma dla listy T to jest suma elementów w niej zapisanych i w przypadku pierwszym tu nic dziwnego nie ma, jest to piątka, a w przypadku drugim, kiedy mamy 1/10 powtórzoną 10 razy, ta suma jednak wychodzi trochę niedokładnie, dlatego w bibliotece math znajduje się funkcja fsum, która daje dokładniejszy wynik. W tym przypadku no, jest to wynik dokładniejszy. Dla zainteresowanych tematem przybliżeń odsyłam Was do odcinków o systemach pozycyjnych. Tam o zamianie liczby rzeczywistej na system dwójkowy możemy zobaczyć, że 1/10 nie ma dokładnej reprezentacji w systemie binarnym. Jest to ułamek nieskończony. Stąd pochodzą właśnie niedokładności w obliczeniach, w sumowaniach 1/10 dziesięciokrotnie. Nie wychodzi nam to dokładnie 1, to z powodu tych przybliżeń. Najmniejszy lub największy. No i oczywiście to są również funkcje wbudowane, nie trzeba do nich żadnych bibliotek importować. Min dla pary, dla A i B to jest dwójka. Min dla słowa to jest najmniejsza literka w tym słowie. Najmniejsza to znaczy ta o najmniejszym kodzie ASCII. I dla listy min to jest najmniejsza wartość w tej liście. Min dla dwóch słów to jest słowo leksykograficznie wcześniejsze, czyli takie, które by w alfabetycznej liście, właściwie w alfabetycznej może nie, ale kodami ASCII to rozpatrujemy, więc pamiętajmy, że duże litery są zupełnie osobnym zbiorem niż małe litery. Jeśli sortujemy coś i chcemy rzeczywiście uzyskać alfabetyczny porządek, to powinniśmy włączyć jakby lowercase lub uppercase, żebyśmy tutaj mogli te słowa traktować na równi, że tak powiem. I min ze zbioru słów, taka sobie lista słów tutaj. No i mamy słowo alfabetycznie najmniejsze. Znowu alfabetycznie, nie do końca alfabetycznie, ale kodami ASCII. No i podobnie działa największy, czyli max. Zupełnie tak samo, tyle że wyszukuje największy. No i przechodzimy w tym sposobem od słów do znaków i kodów, kodów ASCII, więc teraz dwie funkcje wbudowane, CHR, która zwraca znak
o podanym kodzie, czyli podajemy kod, a dostajemy w wyniku znak. Na przykład CHR dla 65 to jest A, duże, a dla 48 to jest 0. I odwrotna sytuacja, ORD, która zwraca liczbę dla podanego w nawiasie znaku. Czyli ORD z 0 to jest 48, ORD z literki Z to jest 122 z Z małego. No i przydatne konwersje, na przykład tworzenie INTA. Oczywiście wbudowana funkcja, jak i tworzenie seta, tworzenie listy. Napis 1050 w apostrofach, INT z napisa 1050. Na dowód tego, że to naprawdę jest napis, dodajmy jedynkę do tego INTA, że to naprawdę jest INT. Dodajmy jedynkę do tego INTA i mamy w wyniku 1051. INT utworzony z liczby rzeczywistej 1275 zaokrągla nam niejako tą liczbę do dołu, bo obcina część ułamkową. Ale co ciekawe, to jest trochę inne zaokrąglenie niż podłoga, która wcześniej była na filmie. Dla minus 1275 INT tu zwraca minus 12, a nie minus 13 jak podłoga. No i to by była ta różnica. Teraz INT utworzony z liczby zapisanej w innym systemie liczbowym, ja już o tym mówiłam w innym filmie, to może być bardzo przydatne przy rozwiązywaniu testów systemów pozycyjnych na maturze, oczywiście w formule 223 jedynie. Liczba dwójkowa, która jest tekstem, może zostać podana do funkcji INT z podaniem systemu, w którym została zapisana, czyli INT z liczby dwójkowej podanej tekstem i na drugim parametrze mamy dwójkę, uzyskujemy 27, ponieważ to jest właśnie 31 bez zapalonej jedynki na pozycji odpowiadającej za czwórkę. 31 minus 4 to jest 27, prawda? Liczba czwórkowa dla przykładu 1002. Liczba czwórkowa po podaniu czwórki jako drugi parametr do INTA uzyskujemy jej wartość 66, bo to jest dwie jedności. 0 czwórek, 0 szesnastek i 1 sześćdziesiątka czwórka, więc 64 plus 2. Natomiast liczba szesnastkowa A0, a to jest cyfra 10, 10 szesnastek i 0 jedności to jest 160, więc INT z tej liczby szesnastkowej, pamiętajcie, podany jako tekst i z podaniem w drugim argumencie szesnastki, zwraca nam 160. Oczywiście, jeśli byśmy podali liczbę, która nie może być zapisem w systemie podanym w drugim parametrze, to uzyskamy informację o błędzie. To znaczy, jeśli byśmy za liczbę szesnastkową podali na przykład w tekście coś, co zawiera literkę G, powiedzmy, to otrzymamy informację o błędzie. Tworzenie napisu, również funkcja wbudowana, podobnie jak poprzednie, int, set, list, nawet jest funkcja float, która zamienia na floata, i tym razem funkcja str, która zamienia na napis i ona umie na napis zamienić dowolną liczbę. I mamy tu na przykładzie podane na liczbie rzeczywistej i mamy na ujemnej liczbie rzeczywistej. No i mamy tutaj liczbę naturalną, która jest 123 i string z tej liczby. I po próbie dodania jedynki do tego stringa, do tego napisu zrobionego z liczby dostajemy komunikat o błędzie, że nie możemy konkatenować do stringa INTA, prawda? Natomiast to, co możemy, to tak mnie nakusiło, żeby pokazać, że możemy na przykład stringa mnożyć przez liczbę i tu uzyskujemy takie powielenie tego naszego stringa pięciokrotne. A na koniec, dla tych, co mają problemy z pamięcią i boją się, że jednak nie zapamiętają, jakie funkcje są dostępne albo jakie metody są dostępne na danych obiektach, to mamy do używania w konsoli, czyli otwieracie konsolę i możecie wpisać, jeśli chcecie sprawdzić na przykład, jakie są dostępne metody czy atrybuty dla napisów, to otworzycie sobie jakiś napis, ja tu w tym przypadku utworzyłam napis, który jest zapisany w zmiennej A i jest to klops i dir dla A pokazuje mi wszystkie atrybuty, które mam dla tego podanego obiektu
dostępne. I tak samo możecie zrobić sobie z czymkolwiek, z listą, podać dla Dira w nawiasie jakąś listę, podać słownik, podać krotkę, podać liczbę naturalną, podać liczbę rzeczywistą. Co chcecie, możecie podać i naprawdę macie tu wszystkie. Czyli ta dokumentacja na maturze z Pythonowcami na pewno jest. Więc gdy zapomnisz jakiejś nazwy, zachęcam do skorzystania z DIR. No i druga rzecz to jest help w konsoli Pythona i możemy otworzyć sobie tego helpa i wpisać w helpa na przykład set i uzyskamy pomoc do klasy set wbudowanej, prawda? Więc to by było na tyle. Bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszam do oglądania kolejnych moich filmików oraz do wspierania mojego kanału, na przykład do kupowania cegiełek na kursypiomax.com. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia na kolejnych moich filmach. I to by było na tyle w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że ogrom wiedzy Was dzisiaj nie przytłoczył, bo tych funkcji było dużo, ale same proste więc i same przydatne, więc liczę na to, że coś tam zapamiętacie i w odpowiednim momencie się przypomni. Ze swojej strony dziękuję za uwagę, zachęcam do wspierania mojego kanału, na przykład do przybijania piątki. Pod filmem znajdziecie link do przybijania piątki na kursypiomax.com. Do usłyszenia na kolejnych moich filmach.